chciałam wam powiedzieć, jak spotkałam Jezusa. To, co teraz powiem, może być szokiem dla niektórych z was, ale ja tak naprawdę nawróciłam się dopiero w tym tygodniu. Bóg jako tako był praktycznie zawsze w moim życiu, gdzieś tam od dziecka, bo jakby szukałam, był. Tylko, że był też czas, gdzie ja go kochałam, był czas, gdzie go nienawidziłam. I przez różne jakby perypetie losów trafiłam do takiej wspólnoty i tam mnie załadowali w ogóle pseudopsychologiczno-religijno, w ogóle nie wiem czym, bo to Jezus na pewno nie był. I wiem, ja w ogóle przez 6 lat, 7 tam byłam i myślałam, że to w ogóle coś znaczyło, a teraz wiem, że to nic nie było warte. I później trafiłam do miejsca, gdzie z kolei przedstawiono mi teoretycznego Jezusa. Praktycznego nadal nie miałam. I przyjeżdżałam, w ogóle w tym czasie nie znałam Jezusa i przyjeżdżałam tutaj na szkołę służby. I raz przyjechałam na prawie cały tydzień właściwie, wzięłam urlop w pracy. I byłam na pewnej grupie domowej w Nowym Dworze Mazowieckim. No i tam mnie poproszono, żebym się podzieliła Jezusem, jak go poznałam i w ogóle. I we mnie w ogóle wszystko się taki lęk i tak dalej, że ja nie chcę im nic mówić. No ale w końcu coś tam wyduchałam. Norbert tak patrzy na mnie i mówi: moim zdaniem to ty nie znasz Jezusa. I we mnie w ogóle wszystko, przecież ja konferencję mówiłam, ja coś tam, ty mi będziesz mówił, że ja Jezusa nie znam. No ale później tak chodziło, to za mną chodziło. No i któregoś wieczoru zapytałam taty, czy to prawda, że ja nie znam Jezusa. I w ogóle na drugi dzień miałam iść do pracy i okazało się, że muszę mieć ze sobą książeczkę sanepidowską, a nie mogłam jej znaleźć. W ogóle później okazało się, że była w mojej torebce, ale nieważne. Przetrzepałam wszystkie dokumenty i wśród tych dokumentów znalazłam w ogóle kartkę ze snem, który mi się przyśnił w ogóle rok temu. Ja nie miałam w ogóle zwyczaju spisywać snów, ale wiedziałam, że ten muszę zapisać, więc go zapisałam i w ogóle musiał być dla mnie ważny, skoro schowałam go do teczki z dokumentami. I z tego snu jednoznacznie wynikało, że ja nie znam Jezusa i że muszę się wykąpać, i że on czeka, aż ja się wykąpię i że wtedy do mnie przyjdzie. No. I później jeszcze po tym byłam znowu we wtorek na grupie. I tam to już w ogóle było strasznie. Bo nie znałam Jezusa, siedziały we mnie demony. I czułam się tam okropnie, naprawdę. Śmieli się ze mnie później, że demony mnie w szafkę wbijały. No, ale później w ogóle siedzę na grupie, patrzę na Norberta i w głowie: nienawidzę cię, nienawidzę cię, nienawidzę cię. A ja tak nie myślę. Teraz już wiesz, to były demony. We wtorek po grupie właśnie po raz pierwszy tak na serio oddałam życie Jezusowi. Amen. Amen. To jest rzecz ciekawa o tyle, że bardzo wielu ludzi w tym kraju mówi o sobie, że są wierzący. Troszeczkę mogę to ciszej, drobinkę. Bo w tym kraju słowo wierzący równa się po prostu Polak. Polak jest wierzący. No bo jak Polak niewierzący, prawda? I chcę, żebyście zrozumieli, na czym polega działanie tego demona. Co to jest za demon? To się ogólnie nazywa duch Lewiatana. I to bydle leży wzdłuż Wisły. Tak. Tutaj lata temu była taka grupa proroczych stawienników w tym kraju i jedynie potwierdzili to, co niektórzy już wiedzieli. Duch Lewiatana odpowiedzialny jest za to, że ludzie określają siebie jako wierzący, nie znając Boga. Podobna rzecz jest w Izraelu, tak was pocieszę. Jesteśmy niezmiernie podobnym krajem do Izraela. Wiecie, takie jesteśmy podobne kraje. Tam też większość ludzi twierdzi, że jest wierząca, tak? Natomiast fakty są takie, że 90% tych ludzi to są ateiści.
w ogóle, nie? Kultura jest taka, nie? I ten duch, duch Lewiatana, on przenika ludzi w ogóle ze wszystkich stron. Ja znam wiele po prostu takich przypadków, o których dzisiaj tutaj słyszeliście, bo ludzie są przekonywani do Jezusa w kościołach protestanckich i w różnego rodzaju grupach charyzmatycznych. Ich przekonuje. Przekonuje. Powiedz mi, jak to jest możliwe, żeby tak jak tutaj dzisiaj stać te 2,5 godziny, tak? A wy w ogóle wiecie, że my tutaj jesteśmy 2,5 godziny tylko dlatego, że my niedojrzali jeszcze jesteśmy. My 2,5 godziny uwielbiamy Boga, bo my niedojrzali jeszcze jesteśmy. Jak my dojrzejemy, to dopiero będzie. Ale my niedojrzali jesteśmy, tak raczkujemy sobie i takie, wiecie, się uczymy wszyscy, tak? To 2,5 godziny. Ale ja się pytam teraz, to jest pytanie, jak to jest możliwe, żeby 2,5 godziny na przykład wielbić Boga, jeśli się jest tylko przekonanym do Jezusa? Rozumiesz? To nie ma czegoś takiego. Widzisz, spotkanie z Bogiem, tak, powoduje w człowieku wstrząs. Wstrząs. To jest bardzo ważna rzecz. To jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie. Rozumiecie? Nowe narodzenie. Po prostu. Nowe narodzenie.